Witam was, z tej strony Sabal w kolejnym odcinku mojej nowej serii Bez Item Shopa do 120 levela. Jedyna seria, gdzie Gameforge nie wali mnie aż tak mocno w pupsko, tak jak na Bagenamo, czy w moich innych pięknych seriach. Wow, przejdźmy od razu do tematu. Kolejnym moim sposobem na zarobek jest oskubanie paru frajerów w mieście, czyli można powiedzieć mały hazardzik. To polega na tym, że macie kostkę w Metinie, w sumie to też jest w innych grach, ale przyniosłem to do Metina. No i kto pierwszy wylosuje kostką jedynkę, ten przegrywa oczywiście zakładaną sumę. A jako, że mój kolor włosów zobowiązuje, żebym zawsze wygrywał tego typu zakłady, no to pokażę wam, co potrafię i ile z tego zarobiłem. Oczywiście wszystko dla was w celach edukacyjnych. Jak na typowego rudego, pierwszą greczkę przewaliłem, no ale to było takie próbne, żeby wiecie, rozgrać nasze paluszki. Przejdźmy do kolejnych, na pewno się uda. Tak przynajmniej sądzę. Tak jak powiedział, tak odzyskał, no i jestem teraz na zero. Zarabiamy, teraz zarabiamy. Kolejna gierka będzie na plus. By nie przedłużać dalej tej nudy, w sumie wygrałem 4 wony, zajęło mi to z 15 minut i to jest uczciwie zarobione, bo moi drodzy, miałem wona, a mam 4 i nikt mi nie dał, nikt mi nie pożyczył, ja sam to uczciwie wygrałem. Podkreślam, żeby nikt mi nie mówił, że ta seria jest ustawiona i mam tylko łatwo i z górki. Nie, 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 wszystko jest verified, no scam 100%. Ale żeby nie było, zbieram sobie teraz na hełm. Wydaje mi się, że tak około 6-7 wonów, tyle kosztuje 15 na ogień, bo mniej więcej ten item mi tylko brakuje, żeby normalnie poekspić. Przy czym i tak nie będę miał kostiumów, ale jako mental zbytnio nie potrzebuję, bo obrona mnie ratuje. A za darmo nie mogę cię przyjmować. To ci dam, czekaj. No dam ci coś, nie? Masz. Żebyś nie był statny, dam ci moją zbroję spoconą z autografem. Jak potrzymasz i jak umrę, to na pewno coś będzie warte. Tak jak te moje kubki, kur... Zostaw na później, wiesz? Powiedz, że to od Sabalskiego, to się każdy rzuci potem. No i git, kur... Zrabia, widzicie? Handel wymienny. Tak się zrabia właśnie. Co mam ci sprzedać? Mogę ci sprzedać? Nie wiem, co ty byś chciał. Chyba, że chodzi ci, że to, że mam się bawić w kantor, że ty dasz mi wona, ja ci innego Yanga. Że, bo ci dozorca nie wymienia. Ten taki masz problem? Nie ma. O, taki miał problem. Kupiłem sobie właśnie żelazny hełm plus 9, 15 na ogień za jedyne 8 wonów i spokojnie ktoś może powiedzieć, ale drogo, chyba przesadziłeś tą ceną, rudy szary człowieku, i faktycznie tak będzie, ale spokojnie, jestem jak typowy Polak, kupię drożej, sprzedam taniej, więc za 4 wony mi zejdzie potem, jak już był XP level 7-5. Następnie kupiłem bransę srebrną plus 9-10 na ogień. Same 15, które były na rynku, były na poziomie levela 54, no bo niebiańskie łzy. No to na ten level nie będę czekał, dlatego 5 w tą czy 5 w tamtą nie robi mi różnicy, a potrzebuję mieć jak najwięcej. Zostały mi chyba jeszcze do kupienia. Nie, chyba to już wszystko mam. Zaraz pójdziemy sprawdzić, jak tam z expem jest. Ach, no tak, jeszcze talizman. Wymieniłem mój mrok plus 1. Z dobrymi nawet bonusami, nawet nie wiem, czy mi się to opłaca, ale walić to, niech widz zarobi, niech widz zarobi na ogień na plus 1, 30 chyba bodajże dam na pająki, więc dobry boost do damage'u i dobry boost do damage'u, no bo w sumie plus 1, a jako, że nie mam rubina, to mi się tam trochę zbuguje, no nie chcę się tłumaczyć, jak to działa, w sumie jest zajebiście. Może wam się wydawać, że jestem topowym mentalem na serwerze, na moim levelu, ale tak nie jest. Niestety, to co mnie utrzymuje na spocie, to jest zbijanie kulki i levela, bo daje mi to wtedy 100% HP. Bez tego raczej bym nie ustał. No widzicie, sami biją mnie po 400, plus jeszcze dojdzie mi jakieś 100 obrony, bo zmienię zbroję. Dodam trochę jeszcze do Vita, no ale mimo tego zawsze będą mnie biły po 200-300, będę musiał coś podbić, jeżeli chodzi o ogień, no bo ja tego nie widzę, żeby ustać cały spot V3. Damage'owo jest spoko, naprawdę, ale jeżeli chodzi o obronę, no nic, nie będę narzekał, na razie wyekspy to do levela 5-0 w górę, potem zobaczymy, co będziemy robić.
tego co państwo widzą, daję radę całemu spotowi w V2, no ale właśnie, boję się tam iść do V3, bo jednak moby tam są bardziej odporne i wytrzymałe i chyba nawet trochę więcej biją, ale z tego co pamiętam, nie pamiętam. Dobra, no nie będę mordo z klejem i nie będę się bał, to jest tylko gra, tu się wszyscy świetnie przecież bawimy bez item shopa. No i jak mogłem się spodziewać, jest tak średnio w sumie, tak średnio bym powiedział. No bo spota wezmę, ale na taki powiem wam szczerze, farcie i to niepełny spot, bo są te pierwsze. No nie wiem, ciężko mi stwierdzić, coś mi brakuje, trochę obrony jednak, tak z 20-30. Nie wiem co mam jeszcze zmienić w eku, coś tam wymyślę, może lepszą tarczę, nie wiem, okrągłą albo zbroja, no nie wiem, muszę pomyśleć. Uciekamy kurwa! Czekaj, to musi być uczciwie. I nie mogę darmo przyjmować. Ktoś jeszcze chce coś ode mnie? Czekaj, to ci dam itemka jakiegoś za to. Bo nie wiem, czy to dużo warte to jest. O, patrz, dam ci fioletowe, żebyś był szybszy. I dam ci bodzia, sobie zmiksujesz. Nie no, mordę. I dam ci parę potek, żebyś czuł się potrzebny. I masz pelerynki. Wziął nie starego, żeby się do sklepu 15 lat temu. I git! Co dodaję? Nie pamiętam już co dało. Zebny pakiet Jutnori. No to chyba punkty i to coś się dostawało potem. Ale gówno. Oddawaj moje peleryny. Włók niebieskiego smoka. Uuuu, ale gówno. Mognista petarda. Kto chce, żebym strzelił w mordę petardą? I na 10 milionów. Tajemniczy odłamek. Uuuu, a nie wiem, ile to jest warte, więc wyjebane. A ty tombola jest, więc pewnie niedużo. O nie, tylko nie to! Jakub, nie rób tego! I tak kupiłem item shopa. Pamiętajcie, seria polega na tym, że nie mogę ładować z YouTube w item shopa, ale Yangi już mogę, mówiłem na początku pierwszego odcinka i poprzednich moich serii parę lat temu. Kupiłem, gdyż chciałem sobie mieć ku handlu, chciałem zobaczyć jakie są ceny, a ja nie znam tego serwera, tak mniej więcej na oko, co i jak sprzedawać, bo mam parę itemów na sell i szczególnie będę miał po tym jak skończę expis level 7.5. No ale żeby mieć spocze znaki i szkło, musiałem też kupić sobie PDK na 2 dni, co sprawi, że wbiję łatwiutko level 7.5, tak wiecie, easy. Tak się prezentuje mój pierwszy shop niepotrzebnych itemasków. Ja serdecznie wam dziękuję za wymienny handel na moim pierwszym odcinku. No i przez to będę miał już jakiś tam start na eku dla groty. Chociaż wiem jak będzie z tym mentalem w grocie. Nawet nie chcę przewidywać jak bardzo mnie to spowolni, ale to jest piękna seria, która będzie trwała 15 lat, albo jak ktoś powiedział za tym odcinku, 5 odcinków czy jakoś tak. Super, że mnie wspieracie. No, 75 level, ale progres i 3 dni temu zacząłem serię bez item shopa. Taka łatwa gierka, widzowie, taka łatwa gierka. Teraz idziemy wystawić itemy na sell. Po sprzedaży paru itemków niepotrzebnych i paru na ogień zyskałem 15 won, no i zainwestowałem w eku na grotę, żeby nie było, nie pokazywałem co kupowałem, bo te itemy są tak słabe, że praktycznie wstyd to pokazywać, ale w skrócie ebonity już miałem, nawet nie wymieniałem, naszyjnik tylko z HP plus 9, buty tak samo z HP plus 9, zbroję miałem 15 ogień, 15 błyski, więc lwia zbroja, hełm kupiłem 10 na błyski, 10 na diabły, z bransą 10 na błyski, 20 na diabły, no i w tym momencie kupuję talizman i zostaje mi tam jeszcze coś zupgrade'ować, ale szału nie widzę, grota mnie zmiażdży jak robaka. Nieźle.
No, mówiąc to, zapomniałem, że są pierwsze moby, a nie ziny, więc na razie na tym levelu i tak mało expa będę za to dostawał, nawet jak podbiję exp o 500%, więc tu będę siedział do rana i może dwa levele wbiję. Ale spokojnie, jeszcze będą większe testy. Wbiłem. Traciłem 30 minut na zbieraniu złomu. Nie mogę się doczekać, jaki będzie efekt. Uwaga! 30 minut mam. Warto było dla 5 milionów. Chyba tam wrócę. W dobę miałbym powona. Niestety nie nakamerowałem tego, jak mnie grupka zinów rozwala i rozjeżdża po presubie, czyli takim spocie przed maxi. No niestety, może właśnie dlatego tego nie nagrałem, ale moi drodzy, zrobiłem sobie listę krótką, co mogę robić na levelu 7.5 na globalu. I uwaga, czytam, zajęło mi to 5 minut, więc poprawcie mnie, jak się w czymś pomyliłem. 1. Kory. 2. Odłamki, czyli oczywiście te rzeczy u NPC-ta. 3. Żebry, czyli może ktoś mi da ten 50 wonów i będę miał na eku. 4. To jest złom, właśnie to zastosowałem, żeby to sprzedawać dla ludzi, co ekspią peta, ale niestety nie było tyle ostrza na ziemi, ile bym chciał, więc zbierałem już wszystko. 5. Kopanie, chodzi mi pewnie o świątynię. 6. Łowienie. 7. Eventy na drop. 8. Kupi Angi na Allegro. 9. Okradnij Giema. 10. Skopiuj se FMS-a. 11. Drop nogi pająka. 12. Zbieranie broni dla peta. To jest właśnie to, co chciałem zrobić. No i 13. Handlarz. No i tyle perspektyw mam na ten level, więc nie wiem. I zostały jeszcze odłamki, ale powiem wam szczerze, zanim to zrobiłem i jak to mówię, jeszcze nie wiem, co odwaliłem i jak bardzo tego będę żałował. Ale wszystko po kolei. Ale o tym, moi drodzy widzowie, dowiecie się w następnym odcinku, bo naprawdę będzie się działo, ale nie mam już werby i siły na to, żeby montować to dalej. Jak pomyślę, ile tysięcy odłamków przede mną czekało i znowu mam to zobaczyć, nie? Wow! Zostawmy to na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapkę w górę i komentarz. No i do następnego, siema.